Szacun, moi drodzy, szacun. Szacuneczek wam się należy. Znowu ten telefon. Szacuneczek wam się należy, moi drodzy. A wiecie za co? Ja wam powiem za co. Za to, że oglądacie ten odcinek. Przynajmniej tak mi się wydaje, że oglądacie ten odcinek. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Ponieważ jest to odcinek bonusowy z Szalonych Przygód Kaczora Donalda. Pewnie się spytacie dlaczego. Otóż zapomniałem wam wspomnieć o jednej rzeczy, o której warto byłoby wspomnieć. Dlatego nagrywam tę dogrywkę, bo po tej dogrywce pojawią się obiecane napisy w języku polskim, czyli przetłumaczone dwie cutscenki z gry. A teraz przechodzimy do tematu. Co tym razem chcę wam pokazać? Jak wiecie, Kaczor Donald miał soundtrack. No jak każda gra ma soundtrack. Dobra, do rzeczy, Michał, o co ci chodzi? Chodzi mi o to, że chcę wam teraz puścić soundtrack z bety Kaczora Donalda. Ten pierwotny soundtrack, który miał mieć miejsce. Albo prototypowy soundtrack. I soundtrack z finalnej wersji, żebyśmy mogli sobie porównać. Taki dosłownie szybki film. I potem przechodzimy do sekcji z cutscenkami, gdzie już nie będzie mnie, nie będzie mojego komentarza i będziemy mogli przejść w końcu do następnej serii. Tak więc, let's go. A zaczniemy sobie od poziomu Duckburg First Avenue. Żebyśmy mogli sobie oczywiście porównać, najpierw wam puszczę oryginał. Let's go. Dobra, 30 sekunda, mamy porównanie, więc teraz przechodzimy do Duckburg wersji prototyp. To troszeczkę biedniejsza wersja, nie będziemy się tutaj oszukiwać, ale koniec końców też wpada w ucho. Polecam wam oczywiście przesłuchać sobie, jak wpiszecie tytuł, który widzicie u góry, to wtedy znajdziecie ten soundtrack. Teraz czas na motyw Duckburg, tylko że w Hub Worldzie. No, tak brzmi wersja finalna, a teraz porównajmy sobie to z wersją prototypową. Da się tego posłuchać, nie będę tego ukrywał, da się tego posłuchać tak samo jak poprzedniego poziomu, też da się posłuchać wersji prototypowej, aczkolwiek no czuć, że jest tutaj, no czegoś tu ewidentnie brakuje, co nie? We'll be right back.
tak jak mówię, mogę się oczywiście tutaj powtarzać przy tych soundtrackach, które wam teraz puściłem. Generalnie jedyna różnica między wersjami prototypowymi a wersjami finalnymi soundtracków, które wam przed chwilą puściłem, jest to, że te prototypowe wersje są pozbawione pewnych instrumentów, które później zostały dodane i zaktualizowane. Czy uważam, że soundtracki prototypowe są złe? Nie uważam. Są tak samo dobre jak oczywiście finalna wersja, aczkolwiek finalna wersja uważam, że jest po prostu miodem na uszy. Może tak to określę. Jest po prostu jak miód na uszy. Lepiej to brzmi, a nie miodem na uszy. Tak jakbym w ogóle, nie wiem, posługiwał się jakimś dziwnym językiem. A teraz w ramach bonusu puszczę wam skasowany soundtrack, który miał pojawić się w grze, a się nie pojawił. Tylko jest w danach gry z jakiegoś powodu. Zgaduję, że to Mansion 4, które widniało w tytule, to jest czwarta faza walki z Magicką The Spell, ponieważ ten soundtrack jest taki bardzo łudząco podobny do czwartego etapu konfrontacji z Magicką The Spell, czyli z trzecim bossem w grze. Dobra, to by było na tyle z mojej strony, ja już się w tym momencie żegnam, a teraz przejdźmy do tych dwóch cutscenek, które miały pojawić się z polskimi napisami. A my widzimy się w kolejnych seriach na kanale. Elo! Hurry up, doll! Turn on the TV! It's almost time for Daisy's report. Huh? Okay. And now, please watch this intrepid live report from Daisy, our famous reporter. This was it. Daisy, you're on the air. Thank you, Robert. I'm actually in the foreign kingdom of Murloc, the terrible magician. Now that I've finally found a way to enter his secret temple, we will know what his terrifying new plans are. He's fantastic! We can hear him from here. I'll try to walk up to him without being seen. I'll try to get closer. There! There's Murloc! He's working on a very strange machine. Who's there? Daisy is in danger. I'm gonna rescue her. I can help you reach Murloc's kingdom with my incredible gyro gamma tubal teleport. I'm coming, Daisy. I'm gonna save you. Hey, he left too soon. At the moment, my machine doesn't have enough power. I need your help. Come, Daisy. You're back. And now, all the energy in the same spot. Full power. Donald!
leave. Oh. Ah, I know what this machine does. Brilliant. Hey, maybe there's a nickel. Murloc certainly had fancy taste. It's an extra chocolate popcorn machine. Donald, thank you for rescuing me. You're my hero.